Cześć moje słoneczka, witajcie w ten gorący wieczór, bardzo, bardzo serdecznie. Jak od czasu do czasu krótka transmisja na moim fanpage'u na Facebooku. Mam nadzieję, że te kilka magicznych sposobów, bo dzisiaj będzie o magicznych sposobach, które możemy wykorzystać w sabbat lita, że Wam się po prostu przyda. Miło Was tutaj widzieć. Jeżeli macie jakieś pytania, to je zadawajcie. Ja może tak słowem wstępu dla tych, którzy pierwszy raz słyszą słowo sabbat, pierwszy raz słyszą słowo lita. O co chodzi? Otóż w ciągu roku czasu Wikkanie, Poganie, Słowianie mieli swoje 8 świąt. Takich głównych, tak? I to koło roku podzielone jest na 8 świąt. Właśnie. I teraz zbliżamy się do jednego z nich. Będzie ono miało miejsce 21 na 22 czerwca. Nazywa się Lita. Jaka jest wymowa tegoż słowa, to ja też do końca nie wiem. Ale na przykład u nas mówią noc kupały. Katolicy, próbując wchłonąć wszelkiego rodzaju wierzenia, oczywiście zrobili sobótkę świętego Jana. Ale mniej więcej właśnie w tym czasie, czyli w czasie, kiedy mamy najdłuższy dzień i najsilniejszą energię słońca, a najkrótszą noc i najsłabszą energię ciemności, miał miejsce ważny, ważny sabbat właśnie ludów pogańskich. Czemu z 21 na 22? Dlatego, że najczęściej wieczorem biesiadowano, odprawiano czary i w ogóle ten wieczór i noc sabatowa było tą nocą sabatową. Dlatego zawsze czarownice na noc Walpurgi leciały w nocy na mietłach. Tak było. Także już wiemy, że sabbat jest to święto. Lita, to najbliższe święto, ma miejsce z 21 na 22 czerwca. I chciałam Wam podać 5 sposobów i 5 magicznych działań, które możecie w ten sabbat zrobić. Dlaczego akurat w sabbat? Dlatego, że egregor tego święta, czyli wszystkie nałożone na siebie rytuały przez wiek wieków, czynności przez wiek wieków, świadomości istnienia tego święta, wzmacniają nasze magiczne działania. Tak jak robimy działania w pełnię, tak jak robimy działania w nowie, ponieważ księżyc wtedy jest odpowiedni i również nagromadzona jest energia wieków działań, tak samo w sabaty pewne rzeczy będą przychodziły nam łatwiej, łamane przez z większą mocą. Jako, że jest to sezon letni i taki miłosny, to również powiem Wam o miłosnych sposobach. Ale chciałam zacząć od pierwszego sposobu, który jest sposobem najprostszym i on może nie jest dla wszystkich z tego względu, że nie każdy tego potrzebuje, ale jest stanowczo dla czarownic. Zrobienie różdżki w sabbat lita, czyli 21 bądź 22 czerwca. Możemy zrobić sobie drewnianą różdżkę. Dobrze by było, gdyby ona była z drzew, które są przyporządkowane temu sabbatowi, czyli z dębu, brzozy, leszczyny bądź jarzębiny. Jak zabieramy się do tego? Najlepiej jest wynaleźć pod drzewem odpowiedni badylek, taki, który do nas przemówi, ale jeżeli chcemy urwać konkretną gałązkę, możemy to zrobić. Natomiast zanim to zrobimy, prosimy drzewo, nawet jeżeli podnosimy tą gałązkę, prosimy drzewo o to, żeby nam ją podarowało i zostawiamy pod korzeniami drzewa drobny datek, tak żeby wyrównać energetykę. Ja w poprzedniej pogadance Wam również mówiłam o tym, że energia musi być wymienialna, coś za coś. Biorę gałązkę, zostawiam 5 zł i to pod drzewem. Na takiej różdżce możemy narysować symbol słońca, czyli to jest kółko z kropką w środku, albo chociażby spirale, jedną na przykład lewoskrętną, drugą prawoskrętną. I w ten sposób taki badylek możemy obrać skory, możemy wypalić na nim znaki runiczne, właśnie ten znak słońca, dlatego że wtedy słońce ma najsilniejszą moc. Będzie różdżka służy do kierunkowania energii, jest przedłużeniem naszej... Dobra, bo ktoś po prostu dzwonił. Jest przedłużeniem naszej ręki i jest potrzebna, niekonieczna, ale potrzebna do działań magicznych. Czyli 21 możecie zrobić sobie swoją
pierwszą, drugą, trzecią, dziesiątą osobistą różdżkę. Drugą rzeczą, którą możemy zrobić, to jest poduszeczka snów. Będziemy potrzebowali granatowego materiału, igły i nitki, dlatego że trzeba napakować w poduszeczkę ziół. To może być mała poduszeczka leżąca pod poduszką, to nie musi być poducha. A zioła, które tam pchamy w równych proporcjach, to jest tak. Kwiat lawendy, kwiat nagietka, kwiat rumianku i to są trzy niezbędne składniki. Oprócz tego możemy dodać płatki róży, które nie mają w tym znaczenia magicznego, ale dodają pięknego zapachu. Teraz używając takiej poduszeczki przez następny rok, czyli możemy ją położyć pod naszą właściwą poduszkę, mamy zdrowe, bezpieczne i często intuicyjno-prorocze sny. To jest taka druga rzecz. Trzecią rzeczą to jest miłosna saszetka, ale o tym może na samym końcu, bo wy najbardziej lubicie rytuały miłosne. To może tak, afirmacje, które w tym dniu należy przeprowadzać. Wszystko dzwoni naraz. Dobra, tradycja live'u. Afirmacje. Mam takie dwie afirmacje, które pierwsza doda energii, druga doda urody. Więc możemy powtórzyć sobie na przykład o wschodzie, w samo południe i o zachodzie słońca po 10 razy. Pierwsza. Jestem wypełniona energią i jestem słońcem. I tak 10 razy. Druga. Jestem piękna jak promieniujące światło słońca. I tutaj dodajemy sobie urody na cały nadchodzący rok. Czwartym sposobem to jest modlitwa o energię. Wystarczy samo południe, bo wtedy słońce ma największe działanie, stanąć i powiedzieć. Niech potęga słońca natchnie mnie pozytywną energią. Niech moc pulsującej i urodzajnej ziemi napełni mnie wibrującą i pełną życia pozytywną energią. Niech magia dnia, przesilenia letniego przyniesie mi energię i cel. Niech tak będzie. Czyli to był czwarty sposób. I jak zwykle piąty, najbardziej magiczny, miłość nasza saszetka. Dla tych wszystkich, którzy pragną przyciągnąć w swoje życie prawdziwą, rzetelną, niepowtarzalną miłość. Bierzemy czerwony kawałek materiału i czerwoną wstążkę. Możemy zrobić z tego woreczek, nie musimy szyć, możemy po prostu związać. Wsypujemy w równej części lawendę, płatki róż, węgielek, węgiel, który oczyszcza negatywne rzeczy i mały kamyk, najlepiej by to był kwarc różowy. Zawiązując tą saszetkę mówimy: o słońce, ześlij mi miłość, która napełni moje serce radością, a moje dni wypełni ciepłem. Pozwól mi kochać i w zamian być kochaną w najlepszy możliwy sposób, dla dobra wszystkich i zgodnie z wolną wolą każdego z osobna. I niech ta miłość będzie odbiciem Twojej własnej wielkiej miłości, tak abym mogła wnieść światło w moje życie. Proste? Proste. Taką saszetkę należy nosić przy sobie i czekać na ukochanego, nie chcę mówić księcia, ale tego właśnie najwłaściwszego, pasującego do nas jak rękawiczka do dłoni. Pięć sposobów na sabbat lita. Mam nadzieję, że je wykorzystacie. Ten miłosny sposób bardzo fajny. Podaję te sposoby za serią sabaty, część lita. Wybrałam dla Was, mam wrażenie, te najciekawsze. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapki, dajcie serduszka. Ja to mam zawsze problem z tymi live'ami tutaj, które robię, bo mam wrażenie, że nikt do mnie nie rozmawia. Może chcecie o coś zapytać jeszcze, może tak w temacie coś, gdzieś jakoś. No, bo ja mam wrażenie, że tak siadam, mówię, ja rozumiem zasłuchanie, ja rozumiem, że ciekawie, ale mam wrażenie, że tak ten. Także tak, afirmacje, modlitwa o energię, saszetka miłosna, podusia, dobrego snu, proroczego snu oraz zrobienie różdżki. 21 jest w piątek, samo południe. I jeszcze jedna rzecz, taka już poza tymi pięcioma sposobami. Bardzo fajnie by było, gdybyście właśnie w litę 21 i 22 w samo południe swoje kielichy, kryształy, kamienie, artefakty, talizmany, siebie samych na 5 minut na działanie południowego słońca wystawili. Wtedy to nałapie najlepszej, najporządniejszej, najbardziej pozytywnej energii. Korzystajmy z tego, że jest egregor tego święta, że od wiek wieków było ono celebrowane, że jest to święto słońca, święto światła. W tym święcie bardzo często wróżono,
oczyszczano i wzmacniano, i to należy po prostu wykorzystać. Mam nadzieję, że podobał Wam się. A Agnieszka pyta, kiedy to robić? 21 czy 22? Dowolnie, dlatego że to święto trwa od do. To jest 21 i 22. Noc jest taka wow, ale właśnie to światło słońca tych dwóch dni, właśnie wtedy. Ja osobiście w tym roku robiłabym 21, bo jest bliżej pełni. Ta pełnia nam się tutaj skróciła, tak? To znaczy już odbyła w poniedziałek i piątek będzie bliżej pełni niż sobota. Niech i księżyc, i słońce rozbłyskują. A Dorota pyta, jak tam Dzionek? Kwietnie, zwycięsko i do przodu. Jak to w tych ciepłych czasach bywa. Dobrze, dziękuję Wam bardzo za uczestniczenie, bycie. Oczywiście transmisja będzie udostępniona na YouTube. Możecie ją sobie powtórzyć. 5 sposobów na magiczne działania podczas sabatu Lita. Buziaki dla Was i do zobaczenia w kolejnych niespodziankowych, krótkich transmisjach tutaj na tym kanale. Dzięki Wam za serduszka, za lajki. Pamiętajcie, że możecie te filmy udostępniać, przekazywać dalej. Ja zawsze powtarzam, egoistycznie bądź nie, ale z wymianą energetyczną. Robię dla Was kawałek roboty, zróbcie kawałek roboty dla mnie. Ja Wam podaję wiedzę, udostępniajcie. Why not? Dobrze, pozdrawiam wszystkich, którzy są na czacie. Buziaczki dla Was i magicznego sabatu w piątek. My i tak się będziemy spotykać na kanale działając i będziemy czarować, ale to jeszcze takie informacje na szkole się znajdą. Także do zobaczenia. Pa, pa.